Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, w latach 80. i wcześniej w Polskiej Lidze Żużlowej transfery żużlowców, te znaczące, głośne, można było policzyć na palcach jednej ręki. No bo kto? Zenon Plech przechodzi ze Stali Gorzów do Wybrzeża Gdańsk. Bolesław Proch z Falubazu Zielona Góra do Stali Gorzów i dalej do Polonii Bydgoszcz. Kto jeszcze? Eugeniusz Błaszak ze Startu Gniezno do Stali Rzeszów. Kto następny? No właśnie. Ten transfer wzbudził w środowisku żużlowym wiele kontrowersji, emocji, był niezwykle głośny. 35 lat temu jeden z liderów Falubazu zapragnął zmienić otoczenie. Ten pan jest dzisiaj moim gościem, pan Jan Krzystyniak. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Janku, 35 lat temu tak się złożyło, że drużyna Falubazu, złota drużyna Falubazu, to był rok 1985, zdobywacie drużynowe Mistrzostwo Polski, a wcześniej, 81-82, po raz pierwszy w historii klubu Falubas jest królem Polskiej Ligi Żużlowej. Zielona Góra szaleje. Pan jest jednym z współautorów tych wielkich sukcesów. I w 85 roku po sezonie, gdzie szampany się leją, świętują wszyscy, Jan Krzystyniak mówi swojemu prezesowi: odchodzę do innego klubu? Ten temat już był poruszony szybciej. Nie w 85 roku, a na koniec sezonu 84. Także to nie był ten właśnie czas, 85 rok, a 84. Już w 83 roku były takie rozmowy. Działacze Leszczyńskiej Unii dowiedzieli się, że Jan Krzystyniak poznał Leszczyniankę. No i ówczesny kierownik leszczyńskiej drużyny, pan Jan Nowicki, spotkał mnie kiedyś na jakichś zawodach żużlowych i mówi: Janek, czy nie chciałbyś zasilić leszczyńskiej drużyny? Ja się za głowę złapałem. No, Falubas, Unia Leszno, kibice nigdy za sobą nie przepadali, jeżeli z tego punktu widzenia. Tu te relacje kibiców to odchodziły na bok. Zawodnicy między sobą mieli zawsze dobre relacje. Obojętnie jaki to był klub, czy Falubas, Stal Gorzów, zawodnicy żyli ze sobą naprawdę na pokojowych warunkach. Spotykali się na obozach, bo były też takie czasy, gdzie Faluba Zielona Góra, Stal Gorzów w Szklarskiej Porębie w jednym czasie miała obóz. Także to trudno byłoby nawet rozróżnić, czy to jest zawodnik Falubazu, czy gorzowskiej Stali. Ale obawiałem się nie reakcji kibiców, a miałem świadomość, jak w ówczesnym czasie mocna była leszczyńska Unia. Skład był nieprawdopodobnie mocny. No ale to Falubas był mistrzem Polski. Tak, ale no to wiadomo, że Falubas mistrzem Polski, dalej to była Stal Gorzów, leszczyńska Unia, prawda? Jaki skład był wówczas w leszczyńskiej Unii. I ja myślałem, mówię, gdzie ja będę się porywał z motyką na słońce? Wykluczone. A po drugie mówię, transfer, to było mi niepojęte. No słyszałem właśnie o tych transferach, których tutaj pan wymienił prędzej, ale to byli zawodnicy czołowi, tak? To byli czołowi zawodnicy i w jaki sposób do tych przejść transferów mogło dojść. A gdzie ja, taki szary zawodnik, prosty Krzystyniak? Nie, tak było wtedy. Coś takiego może mieć miejsce. I ten temat nie wchodził w rachubę, to przejście. Odmówił pan? Odmówiłem. Chociaż ten temat pojawiał się dość często. Wielokrotnie spotykałem się na jakichś tam zawodach czy turniejach indywidualnych. No, pan Jan Nowicki był kierownikiem. Z racji tej jeździł na wszystkie zawody z zawodnikami leszczyńskiej Unii. Pilnując tego całego porządku. No i za każdym razem, jak Janek? Zdecydowałeś się, nie przemyślałeś tej sprawy? Ja mówię nie, w dalszym ciągu nie. No to co się stało w 85? To już się stało w 84 roku. Wiadomo, w 83 roku poślubiłem leszczyniankę i miałem mieszkanie w Zielonej Górze. Wiadomo, w ówczesnych czasach
zapłatą za jakiś tam wynik, który zawodnik osiągnął, czy w tym klubie był bardzo przydatny, to wynagradzano w inny sposób. Dzisiaj wiadomo, kasa, wówczas nie, to były materialne wynagrodzenia, czy jakieś talony na samochód, a ja w roku 82 otrzymałem mieszkanie. Być może to te pogłoski, że Janek jeździ do Leszna, spowodowały też to, że temu, to przyznanie tego mieszkania przyspieszono, tak? Aby tego Janka zatrzymać w Zielonej Górze. No to 82 rok, to wtedy Mistrzostwo Polski również zdobyliśmy drużynowe. 81 pan wspomniał. No i otrzymałem mieszkanie i piękne miejsce na obrzeżach Zielonej Góry, ostatni blok do dnia dzisiejszego. Często zajeżdżam tam i jeszcze spoglądam na to miejsce. Po ślubie przeprowadzam się z żoną do Zielonej Góry. Żona była zachwycona, wiedziała, znała Zieloną Górę, od czasu do czasu przyjeżdżała, bo tam miała swoją rodzinę, kuzynów, ciotki, wujków. Na marginesie tak właśnie ją poznałem. To byli moi przyjaciele, a jej kuzyni. No to by tak w 82 tak się stało, no i Wejście Smoka było, bo to był pierwszy film, jaki zaprosiłem właśnie tą dziewczynę do kina. No i żona była zachwycona tym, że będzie mogła mieszkać w takiej Zielonej Górze, przepięknym mieście. Do dzisiaj takie to miasto jest i tak uważam, że to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, jeżeli nie najpiękniejsze. Była zachwycona tym, że będzie mogła tam mieszkać. No i ta moja myśl taka była, że my tu będziemy mieszkać. Ja tu będę jeździł na tym żużlu, uprawiał sobie ten sport. Chociaż żona była bardzo oporna. Moje zabieganie o żonę trwało kilka miesięcy. Była niedostępna, po prostu nie. Janek, ja nie chcę sportowca mieć. Znać się ze sportowcem w ogóle. Nie chciała znać, mieć męża sportowca, tym bardziej męża sportowca. Ale o żużlu chyba słyszała, bo chociażby z racji zamieszkania wiedziała, że naprzeciwko stadionu. Tak, ona nie mieszkała, tam babcia jej mieszkała, a żona tak mieszka w innym miejscu w Lesznie. Na marginesie teściu, czyli tata mojej żony tak. I szwagier, to są wielcy fani żużla i Leszczyńskiej Unii. Ale ona nie, ona nigdy nie chodziła na żużel, nie interesowało ją to. Tym bardziej ona mówi, Janek, ja, wiesz co, dajmy sobie spokój. Ona nie chce mieć męża, znać w ogóle sportowca, a tym bardziej żużlowca, prawda? I trwało to bardzo długo, ale no... W końcu? Tak zabiegałem, że w końcu udało mi się. Ta strzała Amora zadziałała. Udało się, no i doszło do tego powiązania, tak zwanego realizacji ślubu w Lesznie, no i przeprowadzka do Zielonej Góry. Ona była no, szczęśliwa z tego powodu. No i pierwsza rozmowa, jaka była właśnie po przyjeździe do domu, naszego domu, to była taka. Janku, usiądźmy i porozmawiajmy poważnie. Oj, mówię, początek już poważnej rozmowy, tak sobie o co chodzi. O jedno cię tylko spytam. Jak ty chcesz długo jeździć na żużlu? Ona wie, że ja to lubię, że ja to kocham, ale musisz wiedzieć, że ja zawsze byłam przeciwna temu i namawiałem cię, żebyś zrezygnował z tego sportu. A ja mówię, no ile ja będę jeździł? Wtedy tak 30 lat, też zawodnicy kończyli karierę, czyli no, zawodnicy, moi koledzy, tam powiedzmy Zbyszek Filibiak, Jasiu Grabowski, Ratajczyk, w wieku 30 paru lat, 30 kończyli karierę. Mi się wydawało, że to jest wiek, w którym kończy się karierę. Ja wtedy już miałem 26 rok i mówię żonie, wiesz co, tak jeszcze 3-4 lata. Ona mówi, no to dobrze. Wierzę ci. No i nic, i nasze życie się toczyło I wtedy już zaczęło się, rok już 84, to był pierwszy moment, gdzie przypomniał mi się Jan Nowicki.
To znaczy był 84 rok. Ale co, w Falubazie się coś nie układało, czy co było? Zaczęło, nie to, że jeżeli chodzi o same występy, jazdę. Mój początek sezonu 84 był słaby w moim wykonaniu. Nie było wyników. Zwalałem to wszystko na sprzęt. Wiedziałem, że ten sprzęt nie jest taki, jaki miałem po poprzednim sezonie czy dwa lata wstecz. Ten motocykl nie był taki. No wtedy tylko jeden motocykl zawodnik miał przydzielony i na tym motocyklu musiał osiągnąć wynik, tak? No akurat ten motocykl nie był taki, jaki ja bym sobie życzył. Moje wyniki były kiepskie. No i co się stało? To, co spowodowało moje przejście do Leszna. Po tym żona się przyznała do tego, że pod moją nieobecność, moją żonę, która była już w pierwszym czy w drugim miesiącu ciąży, wezwano do klubu. Ja o tym nie wiedziałem. Wezwano do klubu i zaczęto ją wypytywać o przyczyny słabych wyników. A żona mówi, nie znam, jakie są przyczyny. Twierdzi, że zresztą u nas w domu tematu żużla nigdy nie było, ale no nie szło koło tego obojętnie przejść. Żona pytała, jak ci poszło? Nic ci się nie stało? Nic. No, to była cała rozmowa, że mi się nic nie stało, ale ja już zacząłem ciągnąć ten temat dalej. Mówię, no nie poszło mi dzisiaj z takiego powodu. Ono mówi, nieważne, dobrze, że ci się nic nie stało, nieważne. I oto pytano, dlaczego Janek ma takie słabe wyniki, czy jakieś nieporozumienia, no bo wiadomo, 83 rok Janek był kawalerem i miał wyniki jakieś tam przyzwoite, tak? Zmienił stan cywilny. Zmienił stan cywilny i zaczęło się źle dziać. Co potem, dalszy mój rozwój kariery był naprawdę dobry. Tak uważam, że osiągnąłem to, czego może bym prędzej nie osiągnął, ale to właśnie dzięki temu, że żonie, dzięki rodzinie. Bo ja zawsze mówię, że wynik i dobry wynik, punkty zaczynają się od domu. Nie od toru, od motocykla, od samego człowieka, od spokoju. Wychodząc z domu, już się zaczyna robić ten wynik, czy zły, czy dobry. Wiadomo, jaki ten dom się opuszcza, tak? Czy w zgodzie, w spokoju. I tak zawsze było, co potem było widać po wynikach. I te wyniki były kiepskie i po jakimś czasie żona przyznała się do tego, po prostu nie umiała z tym żyć dalej. I powiedziała, że Janku, ja byłam w klubie, pytano mnie o powody twojej słabej jazdy. Ja mówię, no jest słaba jazda, słabe wyniki. I ja byłem przerażony wtedy. Żona w pierwszym czy w drugim miesiącu ciąży, młoda dziewczyna i nastawiona na taki stres. Ona zawsze mówiła, że ona nie chce, ty sobie jeździ na tym żużlu, pracuj, ale mnie w to nie mieszaj. I byłem wtedy niesamowicie załamany. Bardzo byłem zły na to, że ktoś się posunął do takiej sytuacji. Wezwał moją żonę, gdzie ona zawsze mówiła, ona nie chce mi nic wspólnego. I to zdarzenie przelało tą czarę goryczy? I to zdarzenie przelało czarę goryczy. No nic. Trudno, żyłem z tym dalej i chyba po miesiącu ponownie spotkałem się z panem Janem Nowickim. I mówi Janek, no i co, ja wracam dalej do tematu. A ja mówię, panie Janku, usiądźmy z boku i porozmawialiśmy na temat przejścia. Ja mówię, może do tego dojść, że mogę na koniec sezonu 84 przyjść do Leszyńskiej Unii. I ja już to zgłosiłem prędzej w klubie. Tym bardziej, że te wyniki też nie były takie moje, jakie ja bym sobie życzył. Oni zwalali to na mnie, a ja zwalałem to na sprzęt wtedy, że ten sprzęt był też nie taki. I ja mówię, co ja mam tu do stracenia? Zrobiono mi, mojej żonie, takie świństwo i ten sprzęt, nie mam nic do stracenia. Raczej gorzej być już nie będzie. Najwyżej skończę z tym sportem żużlowym, gdzie żona zawsze mówiła na początku właśnie tych rozmów, Janek, masz dobry zawód, dobrze zarabiałeś, jeszcze nie jeżdżąc na żużlu. Tak, bo zarabiałem duże pieniądze w zakładzie, bo wtedy jeszcze się i pracowało,
i jeździło na żużlu. Ja zarabiałem większe pieniądze, jak nawet dyrektor zakładu, bo ja na akordzie pracowałem. Inne prace sobie nie wyobrażałem, pracowałem na akord, gdzie w wieku 21 lat już mogłem sobie kupić nowiutkiego malucha, zarobione w fabryce, przez parę lat pracując na akordzie. Ale też chodziłem do szkoły i uprawiałem ten sport żużlowy. Żona mówi, no zarabiałeś, możemy jakoś żyć. No i wtedy mówię, no to jak najwyżej się nie załapię w Lesznie, to podejmę jakąś działalność może gospodarczą, pójdę gdzieś do pracy i będziemy żyli w spokoju. I zgłosiłem to w klubie, że chciałbym zmienić barwy klubowe do Leszna, tak. No bo to już głośno było, ten temat już głośny był. Oni mówią, Janek, do końca roku i będziemy rozmawiać. Odjechałem, no, im bliżej było końca sezonu, te moje wyniki zaczęły zaskakiwać, zazębiać, tak? No już w miarę tam te punkty były. Oni mówią, Janek, jedziesz jeszcze 85 rok i definitywnie nie robimy ci żadnych przeszkód w przejściu. Możemy ci tutaj na piśmie zagwarantować. Ja mówię, nie, u mnie słowo jest droższe od pieniędzy i żadne pisma, które potem można, potem się okazało, że ktoś mi właśnie wtedy powiedział, że można ten tyłek podeczyć, brzydko mówiąc, no to wtedy się ta rozmowa definitywnie skończyła w 80 roku. Ja mówię, dobrze, będę jechał jeszcze ten 85 rok i z takim przeświadczeniem zacząłem ten sezon, że przejdę do Leszna. I już rozmawiałem potem jeszcze raz z panem Wyskiem, panie Janku, nie ten sezon, a 85. Dobra, Janek. Nie wiem, o co chodziło, dlaczego ten pan Jan Nowicki tak zabiegał o mnie. Czy chciał jakiejś zmiany krwi, czy nie wiem, a w każdym bądź razie miał jakiś cel. Też nie wiem, ale patrząc na wyniki później, jak już był pan zawodnikiem Unii Leszno, no to odpowiedź jest prosta. No, wyniki poszły w górę jeszcze. No, ale nie wiedzieliśmy o tym, tak? Nie wiedzieliśmy o tym, że te wyniki w takiej drużynie jak Unia Leszno mogą być lepsze jak w poprzednim klubie, prawda? Przynajmniej na jakimś tam poziomie. Ja zawsze mówię, że każdy zawodnik powinien mieć swój poziom, jakiś pułap i tego się trzymać. Plus, minus 2 punkty, prawda? 10 plus 12, 8, a nie 15, 1, 15, 2. To nie jest zawodnik. Ale ten Falubas wtedy, no zakończyliście pięknie ten 85 rok, no i później zaczęły się niesnaski. Tak, skończyliśmy 85 rok i... To było Mistrzostwo Polski. Mistrzostwo Polski. Spotkałem się z prezesem, mówię, panie prezesie, wracamy do tematu. On mówi, Janek, wiesz co? Nie. Ja mówię, dlaczego? No, nawet tam na piśmie jakieś pismo tutaj gdzieś poszukałem, bo jakieś pismo miałem, nie? I to na piśmie. On mówi, Janek, nie, 86 rok, to był jakiś jubileusz Falubazu Zielona Góra. Zależało to działaczom, no wszystkim zależało, aby w jubileuszu Zielonej Góry, tego klubu zielonogórskiego, uzyskać tytuł mistrza drużynowego Polski. To byłaby największa nagroda w tym jubileuszu. Ja już nie pamiętam, to chyba było 40-lecie klubu żużlowego w Zielonej Górze, nie pamiętam, chyba 40-lecie. To był rok 86. Nie przystałem na to. Tkwiłem w swojej decyzji, definitywnie kończę. No, zostałem wezwany jeszcze na jedną rozmowę z jednym z działaczy i właśnie to pismo, które tam jakieś później przeczytałem, co tam było w ogóle napisane, no tak, miałem gwarancję, że po 85 roku, po zakończeniu sezonu mogę zmienić barwy klubowe. Jestem zwolniony bez jakichkolwiek kadencji, bo tak to się nazywało wówczas, roczna czy dwuletnia kadencja. Tak było w regulaminie nawet sportu żużlowego. I ja na tą rozmowę idę i ten właśnie jeden z panów mówi, no co tutaj masz? Mówi, to można sobie, brzydko mówiąc, tyłek podeczyć. Wstałem, wyszedłem i to była moja ostatnia rozmowa wtedy z jakakolwiek o pozostaniu. Pamiętam, że przychodzili do mnie zawodnicy, prosili mnie o pozostanie. Pozdrawiam ich dzisiaj, Andrzej Huszcza, Maciej Jaworek, inni jeszcze, świętej pamięci, Wiesiu Pawlak, o to, abym pozostał w tym klubie.
Tylko że ja zawsze byłem taki stanowczy, jeżeli coś postanowiłem, no to no nie można być taką chorągiewką. I mówię, no nie, też obiecałem tutaj panu Nowickiemu, że tak w 86 roku będę jeździł dla barw Leszczyńskiej Unii. No i wtedy mnie wciągnięto nawet do wojska, aby zatrzymać Janka. Byłem wówczas w Zawodowej Straży Pożarnej w Zastalu Zielona Góra. Decyzji swojej nie zmieniłem. Chodziłem na tą służbę, a w międzyczasie próbowałem przenieść moją służbę do Straży Zawodowej w Lesznie. Gdzie potem, tak, przeniosłem, okazało się, że byłem jedynym żywicielem już rodziny, już miałem roczne dziecko, byłem jedynym żywicielem rodziny, czyli byłem zwolniony ze służby wojskowej, gdzie tutaj właśnie mi to pokazano, tu w Lesznie, ale pan nie musi być w wojsku, bo pan jest jedynym żywicielem rodziny. No i w 86 roku, w początek maja, przeprowadzam się do Leszna, ale już zimą nałożono na mnie kadencję. Przeprowadzam się do Leszna, no i z tym, że... Roczna przerwa w startach. Roczna przerwa w startach. Ja już nawet zaczynałem się godzić z tym, że faktycznie tacy zawodnicy, taki klub, gdzie nawet tam mówiono, nie, że tam Janek nawet miejsca na ławce nie znajdzie, a co dopiero w składzie. Ja to wszystko kumulowałem sobie. Rok przerwy, brak kontaktu z torem, z zawodami, tak? Bo trening to nie ma nic wspólnego z zawodami, tak? To można tylko bawić się, przyjemność zyskać z tej jazdy na tym motocyklu, ale to wiadomo, że ważny jest też trening psychiczny, prawda? Rok przerwy, obawiałem się, że... A to pana nie podłamała taka sytuacja? Nie zastanawiał się pan, kończę z tym żużlem? Nie było takich myśli? Nie. Czy jeszcze bardziej to potęgowało, że wrócę silniejszy? Bałem się, tak jak powiedziałem, bałem się, czy ja będę w stanie, wiadomo, że w klubie, w zespole było nie 8 zawodników, a 18, prawda? I to była wewnętrzna rywalizacja o skład, 18. A zawsze miejscowy zawodnik mówią, że ma łatwiej. Ma łatwiej, ja byłem tym obcym. No i obawy moje były ogromne, tym bardziej, że no, nikt nie dawał mi szans. Po rocznej przerwie, skład mocny Leszczyńskiej Unii, no nie mam szans załapać się do składu. No i okazało się, że w 87 roku będę musiał zdawać licencję po rocznej kadencji. Minął ten rok i przed sezonem odbywała się licencja tak, zawodnicza. Tak, żeby odnowić te dokumenty. Żeby odnowić, no i adepci, młodzi adepci, którzy również wtedy zdawali. I ta licencja miała się odbyć w Zielonej Górze. Pierwszy termin nie odbyła się. No, podejrzewam z jakich powodów. Aby może pewnie Janek Krzysztyniak nie mógł wystartować w pierwszym meczu drużyny leszczyńskiej. Drugi termin. No, zauważyłem, że GKŻ wówczas poszedł mi na rękę i po paru dniach miała się odbyć ponownie ta nieodbyta licencja. Też jakieś były problemy, a GKŻ twardo. Jeżeli tu Janek nie może w Zielonej Górze, to egzaminator przyjedzie do Leszna i pan Krzysztyniak, Janek Krzysztyniak, tą licencję odnowi sobie na torze leszczyńskim. Więc szybko tam zorganizowano. No i przypomniałem sobie czasy, kiedy zdawałem ten egzamin na licencję. W Lesznie to było, bo to był pierwszy rok, kiedy zdawano licencję na obcym torze, nie na swoim torze. Po prostu podniesiono tą poprzeczkę, tak? Trudność w uzyskaniu licencji, co było bardzo dobrym, uważam, posunięciem. No i zdawałem ten egzamin i obawiałem się, jak ten adept, jak ten młody chłopak, który tam był. Zdałem tą licencję pozytywnie. To aż dziwne, mistrz Polski, panie tak, Janku. Tak, obawiałem się, czy się nie wywrócę, czy no ten regulamin wtedy to był niewielka książeczka, dzienniczka ucznia szkoły podstawowej. To był regulamin sportu żużlowego. Dzisiaj wiemy, słyszymy, że około 400-500 stron jest, prawda? Co roku dodatkowe wchodzą jakieś przepisy, regulaminy, absurdy. To ta książka powinna w ogóle być spalona i wrócono do tego dzienniczka uczniów. No i zdałem ten egzamin i za tydzień był pierwszy mecz ligowy. Pamiętam, chyba to był Apator Toruń. No i nie wiedziałem, co będzie.
Występ był, no, według mojej oceny bardzo dobry. 9 punktów, 12 z bonusami, prawda? W pierwszym meczu ligowym po rocznej przerwie z taką drużyną leszczyńską. Cieszyłem się, że w ogóle ukończyłem biegi, że mogłem wystartować, tak? I dziękowałem, że trenerowi za to, że widział mnie w tym składzie, prawda? Że ja mogłem wygryźć kilku kolegów, tak? Też mi głupio było, bo co oni sobie myślą, prawda? Ale znalazło się to miejsce dla pana w tym zespole. Drugi mecz, wyjazd do Torunia, 18 punktów. Maksymalna ilość, jaką może zawodnik zdobyć w tamtym czasie, 18 punktów. I już poczułem, że załapałem to. Wiedziałem, o co chodzi. Świętej pamięci pan Nowaczyk wiedział, czego ja już chcę. Jeżeli chodzi o sprzęt, wiedział, czego chcę. To był znakomity mechanik Unii Leszno. Bardzo, bardzo. Później, no, śmierć. Co byłem mocno załamany, to kto mi teraz zrobi, ale był jego następca, Heniu Brodala, który, no, nie gorzej, a może nawet lepiej robił te motocykle, albo tak samo, wiadomo, że to była szkoła pana Nowaczyka. I on też się mną zaopiekował. Ale teraz, panie Janku, jest 9 czerwca 1987, mecz w Lesznie, chyba 8. kolejka, przyjeżdża Falubas. To był jakiś specjalny mecz dla pana wtedy z tym Falubazem? Co się działo w głowie Jana Krzystyniaka? Jak mówiłem, głowa jest bardzo ważna, chyba najważniejsza. Ważniejsza jak sprzęt nawet. Do tego momentu moje wyniki już mnie w jakiś sposób uspokoiły. Czułem się pewny, tak? Potem wyjazd do Gorzowa, również największa ilość zdobytych punktów przez Leszczynianina, 13, gdzie ogromne gwizdy w Zielonej Górze na stadionie, bo taką informację podano w trakcie meczu Falubazu z innym zespołem. No i podano, że w Gorzowie zakończył się mecz Gorzowskiej Stali z Leszczyńską Unią, wygrała Leszczyńska Unia, najwięcej punktów zdobył Leszczynianin Jan Krzystyniak, nie? I dużo szumu. Ja po prostu czułem się już, że to wszystko zazombiło, czułem się pewny. I o dziwo, nie obawiałem się i nawet nie myślałem, że ja im dołożę. Nie, bo to byli moi koledzy. Pojadę swoje. 14 punktów i jeden bonus. To nie pamiętam tego. Tak, 14 punktów i jeden bonus. Wiele mi uciekło. Czyli szczególne są mecze, bo jak potem pojechaliśmy na rewanż do Zielonej Góry, no to tam, pamiętam to tam 15. Co się działo, tak, tam było 15, tam punktów, było 15 punktów i wygrana. I potem następne imprezy, jakie właśnie... A jak kibice pana przywitali w Zielonej Górze wtedy? No źle. Też byli bardzo źli, ale ja to rozumiałem, bo oni też byli źli, że ja odszedłem gdzie? Do Leszna, nie? No gdyby tam poszedł może do Rybnika, czy gdzieś to jeszcze, ale do Leszna, do Gorzowa, no to było niepojęte, prawda? Do Kargula Zapłoń, czy tam Pawlaka, powiedzmy, to była taka święta wojna między tymi klubami, tak? I co ja ich rozumiałem, że te moje powitania przez tą publiczność kibiców zielonogórskich była tak wroga w moim kierunku. A jak pana przyjęli zawodnicy w Lesznie? Bo był tutaj ugruntowany zespół, każdy walczy o swoje miejsce w składzie. Kilka gwiazd na czele z Romanem Jankowskim, Zenonem Kasprzakiem, Piotrem Pawlickim. Znakomita ekipa. I przychodzi nowy zawodnik, który tutaj 14, tam 18, tu 15 punktów robi. Jak na pana spoglądali? Ten rok przerwy, tak, rozmawialiśmy. Ja tylko trenowałem sobie, jeździłem, żeby nie stracić kontaktu z motocyklem, z torem, tak, no to ścigałem się z nimi. Wiadomo, że to moja tylko była jazda, bo nie wymagałem jakiegoś tam super motocykla, nie próbowałem dochodzić, żeby go poprawić, polepszyć, tylko po to, żeby brzęczyć sobie, robić te kółka. Także byłem, powiedzmy, sparring partnerem na treningu dla tych zawodników, tak? No, ta moja pomoc na nic z nim się nie zdała, bo no, lali mnie jak kota, no bo to tak było, nie? Co nie załamywało mnie, bo wiedziałem, że czasami przejechałem się na innym motocyklu, mówię, o, taki motocykl, wierzę, że jak ja będę już tutaj zawodnikiem, to będę miał taki sam sprzęt. No, że pan Nowaczyk, świętej pamięci, taki motocykl mi przyszykuje, czy Heniu Brodala, czy Kaziu Juskowia, który był, potem jeszcze był nawet Andrzej Krawczyk, każdy z nich mi robił sprzęt.
i każdy się spisywał ale dobrze. Ale jak dobrze pamiętam, pan wciąż na tej Jawie, a wreszcie już były różne silniki. Różne były motocykle. No. Pan tego przydziału, ten przydział pana nie obejmował. Czy teraz mamy okazję zapytać o źródła, jak to było po latach? Tak. Chciałem bardzo dostać Godena, no ale trener... Te Godeny były tak sławne na całą Polskę? Tak. Że trener może widzi, na czym ten zawodnik się lepiej czuje, prawda, czy na Godenie, czy na Jawie. Jeżeli tak trener uważa, że ja mam otrzymać Jawę, przestałem na to. Dobrze, będę jeździł na tej Jawie. Tym bardziej, że te występy właśnie były dość dobre, te punkty były, tak, w moim wykonaniu, to już przestałem wręcz walczyć o tego Godena, czy później jeszcze nawet o Diema. Praktycznie chyba swoją całą przygodę z Leszczyńską Unią skończyłem na Jawie. Na niczym innym nie jeździłem. Z jedną zębatką? Z jedną zębatką. Całe życie. Całą karierę żużlową. To jest niewiarygodne. A jednak tak było, bo może później jeszcze porozmawiamy na ten temat, o tym środowisku żużlowym. Teraz śmieją się, czasami Zenek wspominał, Romak, że jak próbowano pożyczyć ode mnie koła, to zużycie mojej opony nie było tak duże, jak w motocyklu, gdzie kiedyś jeździło na jednej oponie, prawda? A ta zębatka była wciąż ta sama. Ta sama i oni odkręcali moją zębatkę, to ze śrubami wykręcali, bo były te nakrętki już były zardzewiałe po prostu, bo ja nigdy tej nakrętki nie tych nakrętek nie ruszałem, bo ta zębatka była na stałe przykręcona. Na ten temat dopasowania przełożenia, różnych tych zawsze kilka zębatek, wymiana po każdym wyścigu. Słyszałem taką opinię. Pan czy pana świętej pamięci brat mówił, że zębatką się nie wygrywa, tak? To było? Tak, tak, on mi to powiedział. Zębatką się nie wygrywa. To, że... Bo dzisiaj, no słyszymy, szukanie ustawień, przełożeń, zapłonów, pogoda już słyszeliśmy, że ma wpływ. Wie pan, to... No, ja pominę ten temat. Bo dla mnie to jest absurdalne, prawda? Ale co było ważne, Jan Krzystyniak jechał w każdych warunkach, bo pamiętam mecze, receptą na pokonanie Unii Leszno w tamtych latach była dosyć przyczepna nawierzchnia, żeby wygrać z Unią, nie wiem, mecze w Bydgoszczy, pan pamięta na pewno, jak to wyglądało. No a pan w tych warunkach, im trudniej, tym pan lepiej jechał. No i tak się utarło. To była taka zielonogórska szkoła, czy o co tutaj chodzi? Zielona Góra, klub, warsztat żużlowy był z jednej strony miasta, a stadion był z drugiej strony miasta. Przyjeżdżaliście ciężarówką? Przyjeżdżaliśmy ciężarówką, no i wiadomo, szykowaliśmy się, pogoda ładna, szykujemy się, to była cała ceremonia, ładowanie się, szykowanie tego sprzętu, to wymagało czasu, pracy, pieniędzy, bo to też transport i zajeżdżamy na stadion, a tam leje deszcz. Nikt nawet się nie zastanawiał nad tym, że pada, że chmury są. Przyjechaliśmy, zmarnowaliśmy tyle czasu i co na darmo, żeśmy tu przyjechali? Jeździliśmy w warunkach takie, jakie były. Trener nawet nie powiedział, nie jeździmy dzisiaj, bo deszcz pada. Padał deszcz, dziury były, a my żeśmy żeby nie zmarnować tego czasu, tej pracy, którą żeśmy do tego momentu włożyli, trenowaliśmy w tych warunkach. A wszędzie w Polsce wiadomo, że klub jest tam, gdzie jest tor. Tak, warsztat mieścił się na stadionie. Widzimy, oj, mży dzisiaj. Chowamy. A nie ma treningu. Żadnych kosztów, nic. I być może to spowodowało, że ci zawodnicy, bo wszyscy praktycznie zawodnicy Zielonej Góry radzili sobie w trudnych warunkach, prawda? Nawet mówiono, że Zielona Góra jakieś tam... Nie, u nas nie kombinowano z torami, nie. Był faktycznie może tor jakiś wymagający ogromnej kondycji, bo były jakieś fale. I zawodnicy przyjeżdżający do Zielonej Góry już byli mocno zestresowani, że tu tak ciężki, trudny tor. Panie Janku, lata 1988, 89, 87, Unia absolutny top. Jankowski, Krzystyniak, Kasprzak, Pawlicki, Krakowski, Baliński, Darek. Wygrywacie wszystko z wszystkimi na każdym torze. Pan staje dwa razy na podium indywidualnych mistrzostw Polski. Wydaje się,
absolutne marzenia spełniają się w karierze Jana Krzystyniaka. No i proszę powiedzieć, co spowodowało, że po roku 1988, decyduje pan się na zmianę otoczenia, mając rodzinę w Lesznie, mając wszystko chyba poukładane tutaj w żużlu, w pracy, w życiu. Stal Rzeszów to był zakładowy klub. Pieniądze decydowały? Nie. Ja tu nie mam tajemnic. Za przejście do rzeszowskiej stali otrzymałem talon. Nic więcej. Tylko talon otrzymałem, nic więcej. Ale talon może z wieloma zerami, nie wiem. Nie, nic. Mówię, sam talon na samochód. Nic więcej. To było taka zapłata dla mnie przez klub rzeszowski za przejście do stali Rzeszów. A to dlaczego pan się zdecydował gdzie na taki ruch? Dopiero dostałem ten talon już w trakcie sezonu, sezon już 89 był, tak? Dlaczego się zdecydowałem? Za ciasno było w leszczyńskim klubie? Za dużo gwiazd? Za dużo dobrych zawodników? Nie obawiałem się konkurencji. Nie obawiałem się naprawdę żadnej konkurencji, nie obawiałem się zawodników. To w ogóle to u mnie nie tkwiło w głowie, że ja muszę się obawiać. Ja znałem swoją wartość. Wiedziałem, że jeżeli ten sprzęt mam, a mechanik mnie rozumiał, ja szybko doszedłem zawsze do porozumienia z mechanikiem i z tym sprzętem, tak? Jeżeli ja mechanik wiedział, co ja chcę, no to nie było już dla niego takim problemem wielkim. No to co decydowało? Co miał wpływ? Tego nigdy nie powiem. Wiem tylko, że pewnie bym już w 89 roku nie jeździł. Taka była moja obawa, to była jedyna moja obawa. Ale to były względy zawodowe, pan tu sportowe? Zaczyna mnie teraz. Nie. Bo to, wie pan, dla kibica to jest... A chciałem jeździć, a wiem, że chciałem jeździć, gdzie i w domu też już miałem, mówi, bo żona mówi, Janek, minął ten okres 3 lat. Aha, bo może żona policzyła, ile pan... Nic w domu, to nie był temat rodzina, dom. 17 stycznia odcinało się i była strona stadionu, tak? I tam był to ten po stronie ulicy, tutaj z tej strony nie tak, było. Tak, tu nie było, wszystko genialnie, a żona wtedy mi powiedziała, Janek, do końca życia ci tego nie zapomnę, że mnie okłamałeś, bo jeździsz dalej. I ona do dzisiaj mi to często wypomina, co ją rozumie. I rozumiem moją mamę świętej pamięci, bo tym dwóm osobom stworzyłem piekło, bo wiem, co te osoby czuły, jak ja jechałem na zawody. Kiedy to mama, jeszcze nie będąc w związku, przyjeżdżała, a ona w domu na stole w kuchni leżała, spała, znaczy się tak podparte rękoma i czekała za mną i za bratem, czy my wracamy. Była to godzina druga, wtedy telefonów nie było, żadnych kontaktów. I jesteście fajnie, dobrze, no to idźcie spać. I ona też szła spać. Po prostu przeżywała to, czy nam się coś nie stało. I potem żona mówi, Janek, ja przeżywałam piekło. Też się obawiała. I ja dzisiaj rozumiem, że to, co ja lubiłem robić najlepiej w życiu, co bym dzisiaj dalej to robił, to dla tych dwóch osób stworzyłem ogromne piekło. Zgoda, panie Janku, ale w tym odchodząc z Leszna, pan nie kończył kariery, jeździł pan dalej. Tak. I znowu z bardzo dobrymi wynikami. Nie dotrzymałem słowa. Nie dotrzymałem słowa, co żona mówi. Nie wybaczę ci tego do końca życia, że mnie okłamałeś, bo miałeś skończyć. Ale jeździłem, to ona mówi, jeżeli już jeździsz, to my w domu, ja w domu będę robić wszystko, żeby ci pomóc, żebyś nie miał problemów z dziećmi i robiła to wszystko znakomicie, tak? Że ja wychodząc z domu byłem wypoczęty psychicznie, fizycznie. I wtedy idąc na stadion, na zawody, to ja nie myślałem o tym, co jest w domu, tak? Tylko się skupiałem na tym, co ja mam robić, tak? I moje odejście z Leszna to nie była przyczyna dom, tylko co innego. Co nie powiem, naprawdę tego nie powiem i proszę mnie drążyć z tego tematu. Dobrze, to ale wiem, że jako kibic to wie pan. Przy rozmowie nawet z Józkiem Rzepką tak się zaczęło, co Janek, ja mówię, no jak tam ci wiedzie się. Ja mówię, no panie Józku, kończę w tym roku zabawę ze sportem żużlowym. W 88 roku to była moja decyzja właśnie, że wtedy kończę. Tak, że kończę. A on, no jak to kończysz? Ja mówię, no kończę. A on mówi, no to ty to może jeszcze z rogu nas spróbujesz. Ja mówię, no nie, no
z doświadczenia wiem, że wisiałem, robiłem, ile razy mogę kadencję przeżywać, przechodzić, nie, mówię, nie, kończę. Ale powiem no, pan... ale potem los się tak potoczył, że byłem tam. Panie Janku, powiem panu, że miałem to szczęście poznać pana Józka Rzepkę. Wspaniały człowiek z sercem na dłoni, naprawdę świetny człowiek. No i on jednak chyba musiał znaleźć sposób, żeby pana przekonać. Tak, znaczy sposób. Ja tak myślę, jeżeli... To jest też odległość dla mnie robiła wrażenie, tak? No bo wie pan, tutaj to aż trudno sobie wyobrazić, wytłumaczyć. Tu praca po drugiej stronie ulicy. W kapciach pan mógł dojść na stadion. Nie było bardziej tutaj... komfortowych warunków. Tak, nikt nie miał w Polsce tak komfortowych warunków, jak ja miałem w Leszczyńskiej Unii. I wybiera pan pracę na drugim końcu Polski w Rzeszowie. Ja powiedziałem Józkowi, panu Józkowi Rzepce, że jeżeli ten temat rozwiąże, pokonacie, że ja będę mógł być zwolniony, to tak, ale mówię, kadencja już nie wchodzi w rachubę, mówię, koniec, nie? Gdyby Leszczyński Klub chciał mi nałożyć na mnie na tą kadencję, ja mówię, jeżeli panie Józku, ja tylko od panu mówię, i w klubie złożyłem takie pismo o rezygnację z uprawiania sportu, że nawet powiedziałem, że kończę uprawianie tej dyscypliny, co było zaskoczeniem też dla wielu działaczy. No też, no młodzi zawodnicy, fakt, że to był rozwojowy klub, prawda? Młodych zawodników było wtedy mnóstwo. No Unia wygrywała mecz za meczem i mówię, nawet odejście mojej osoby nie osłabi tej drużyny. Co było przykładem rok następny, gdzie drużyna leszczyńska, no może już nie tak dużą różnicą punktów, tylko jednym chyba punktem zdobyła Mistrzostwo Polskie, a w tym sezonie, gdzie ja jeździłem, to było o 13 czy 14 punktów, prawda? Mm. Z taką różnicą zdobyliśmy to Mistrzostwo Polski. Młodzi zawodnicy, którzy mocno deptali nam po piętach. Ale wie pan, był ten finał dwudniowy indywidualnych mistrzostw Polski, naprawdę wymagająca impreza, dwa dni rywalizacji, tych wyścigów bardzo dużo, no i końcówka, koniec końców, na podium trzech reprezentantów Unii Leszno, to pokazuje tą siłę leszczyńskich byków w tamtym czasie, Jankowski, Krzystyniak, Kasprzak. Tak, no dlatego, no ale ten powód mojej rezygnacji to był powód, o którym nie powiem panu. W dalszym ciągu nie. Nie okay. Powiem, jaka była przyczyna. Nie wiem, może kiedyś, jak już będę bardziej upierdliwy, albo już zapomnę o czymś. Na razie się młodo czuję. Zgoda. Panie Janku, w Rzeszowie jak pan został przyjęty? Na tym nowym gruncie, w nowym klubie, w nowym otoczeniu. Tak. Przychodził pan tam jako gwiazda zespołu? Lider? Miał pan być liderem? Znaczy nigdy nie czułem się i do dnia dzisiejszego tak uważam, nigdy nie czułem się jako gwiazdą, bo kiedyś nie było gwiazd. No dzisiaj są gwiazdy, tak? Dzisiaj są gwiazdy, kiedyś byli liderzy, powiedzmy, tak pan to wspomniał. I też nawet tym liderem się nie czułem. Ale była presja ze strony tego nowego pracodawcy? Czuł pan coś takiego? Przychodzi Krzystyniak do Stali Rzeszów, klub buduje mocną markę, jest Janusz Stachyra. Po to mnie ściągali, wiążąc nadzieję, że Janek nam pomoże osiągnąć lepszy wynik, czy nawet utrzymać się w ekstraklasie, prawda? No znamy wartość wtedy drużyny rzeszowskiej, no i moje wzmocnienie, no bo tak, byłem tam któryś, powiedzmy piąty czy czwarty na liście średniobiegu punktowej po 1988 roku, nie? Czyli no zawodnik, który punktuje i gwarantuje, tym bardziej, że oni wiedzieli, Janek w Lesznie, w Zielonej Górze robił tam punkty, no nie takie duże, no tam, no, to w innych klubach te moje sezony były bardziej okazałe, prawda? No to Leszno był taki chyba absolutny top wtedy już, nie? Tak, no i w Rzeszowie jeszcze osiągnąłem lepszy wynik, jeżeli chodzi o ligę. No. O ligę indywidualnie jeszcze był ten wynik bardziej okazały. Rozmowy były normalne, no koledzy jak koledzy. Też widywaliśmy się na zawodach żużlowych czy turniejach indywidualnych. To znaliśmy się na tyle, że mogłem tam być tym zawodnikiem. No, przyjęli mi obóz, wiadomo, wspólne pobyty, jakieś tam powiedzmy
poczynania, no w sensie takim, że wiadomo, że grupa młodych chłopców to coś tam w głowie się, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak? Jasne, ale miał pan, panie Janku, mocną głowę taką psychiczną, jeśli chodzi o te występy przeciwko byłemu pracodawcy, bo ja znowu sobie sprawdziłem, jak to było w tym pierwszym sezonie, jak pan jechał przeciwko Unii Leszno. W Lesznie chyba wtedy 16 punktów w 6 startach, a w rewanżu na rzeszowskim torze 12 z jednym defektem, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak było. Pan ma dobrą pamięć, to tak było. No to trzeba mieć, nie wiem, nerwy ze stali, w stali Rzeszów. I to, co ciekawe, chyba pierwszy mój mecz był właśnie z Leszczyńską Unią, tak, w Rzeszowie. Tak. No i pierwszy bieg. No i co się stało? Na prowadzeniu defekt mojego, to nie była Jawa, tylko chyba Godyn, bo tam dostałem Godyna czy GM-a już, już nie przypominam sobie. Tam mógł być GM. W każdym razie nie była to Jawa. A pana mechanikiem był pan Piela? Pan Rysiu Piela. Co ciekawe, przychodząc tam, przydzielano, powiedzmy, było trzech mechaników i mnie przydzielono właśnie do pana Rysia Pieli. Pozdrawiam pana Rysia Pieli, jednego z najlepszych fachowców na świecie. Co dziwi mnie, że tak nie słychać o nim. Przydzielono mnie do pana Rysia Pieli, przyszedłem do warsztatu, to mieścił się warsztat na terenie WSK, Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, i witam się z panem Rysią, a on mówi: panie Janku, ja mówię, tylko bez panie. Ja mówię: prosi, będzie Janek, nie komplikujmy sobie życia. On mówi: dobrze, Janek, ja jestem mechanikiem dopiero od 3 miesięcy. Oj, to pan ja mógł dopiero się zastanowić. A ja mówię: no i co z tego? A on mówi: bo ja pracowałem na montażu silników odrzutowych. Ja mówię: no to ten mój motocykl będzie jak silnik odrzutowy. Nie inaczej, śmiałem się. To ten silnik, dojdziemy do porozumienia. No i pracowaliśmy. I ten Godyn był faktycznie GM dobry. No i okazało się, że w pierwszym biegu zdefektował mi ten silnik na prowadzeniu. No i wiadomo, ten drugi motocykl to już nie było to, tak? Gdzie Leszczyńska Unia dysponowała naprawdę szybkimi motocyklami, no przecież pamiętamy, jakie to były szybkie motocykle. Ten drugi motocykl już nie był ten. I mój występ był mierny, słaby. Nie wiem, chyba zrobiłem tam wtedy 7 punktów. Nie. Pierwszy mecz z Unią Leszno, jeden i drugi mecz bardzo udany. Nie za bardzo mi to wyszło. Wiem, że byłem niezadowolony z tego meczu, no ale nic, nie załamywałem się. Ten silnik został zrobiony, plus dodatkowo poprawiliśmy ten drugi motocykl. No i następny występ już był też na wyjeździe, chyba w Toruniu, 17 punktów, następny mecz za 2 dni w Zielonej Górze 17 punktów, na tym sprzęcie już pana Rysia. I on już zajarzył, o co chodzi, co ja potrzebuję. No, I to już był ten odrzutowiec później. Tak, i to już potem, ten sprzęt był taki, jaki sobie bym życzył. Czas nas tutaj goni, drodzy Państwo. Później jeszcze po Rzeszowie była tam Polonia Piła, był Ostrów, ale to już taki był nieporozumienie. Dlaczego? To znaczy nie, mile wspominam pobyt w pilskiej Polonii, bo no, tam jeździłem, to już była schyłek mojej kariery, ale też już te wyniki nie były takie, ale to jest inny temat, to były początki zawodowstwa, tak? Gdzie to zawodowstwo było żałosne w tamtych czasach. Najczęściej nie płacono zawodnikom zawodowym, bo nie było pieniędzy, bo cały dochód praktycznie z biletów, wiadomo, sponsorów też nie było, ten temat był obcy, z biletów szedł na zawodników zagranicznych, czy nawet na zawodnika zagranicznego. Dla polskich zawodników nie starczało i tak to bywało. I dlatego między innymi, to już do samego dopnę do końca, dlatego skończyłem swój sport żużlowy. Nie dlatego, że nie mogłem, czy nie, po prostu już nie miałem pieniędzy na oponę. I wtedy mówię: no nie pojadę na używanej oponie na zawody, bo kluby tak nie płaciły i zrezygnowałem. I zaczynałem życie, powiedzmy, od podstaw, od zera.
I drodzy Państwo, o życiu za metą porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy, tak więc bardzo Was zachęcam, subskrybujcie nasz kanał, zostawcie suba, to na pewno ta druga część rozmowy Was nie ominie, ale także inne niespodzianki, które w tym roku dla Państwa szykujemy na naszym kanale na YouTubie. A tymczasem bardzo dziękuję za tą podróż przez tą żużlową karierę Falubas, Unia, Stal Rzeszów, Piła i Ostrów. Pan Jan Krzystyniak, pięciokrotny drużynowy mistrz Polski, był dzisiaj moim gościem. Dziękuję za uwagę, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za umożliwienie wspominania starych dobrych czasów. Dziękuję bardzo.